Om Namah Shivaya. Jak ktoś was uczy albo mówi, że macie ćwiczyć jogę każdego dnia, czyli już robi źle, bo odpoczynek jest częścią treningu. Joga to też jest część, to jest też wysiłek fizyczny. I to zależy, bo na przykład 20 minut, no to jeszcze byłoby akceptowalne, ale godzina, półtora codziennie nieakceptowalne, po miesiącu będziecie mieli kontuzję kolan i tak dalej, i tak dalej. Więc 3 razy 33%. Trening, yoga, odpoczynek, sen. Te trzy czynniki tworzą jedną wielką całość. Jak ktoś tylko ciśnie was na yoga, asana, na wysiłek fizyczny, prędzej czy później będziecie mieli kontuzję i to będzie bardzo złe, bo wysiłek fizyczny jest tylko małym aspektem ścieżki duchowej. Ważniejszy jest powrót do oddechu i kontrola umysłu, pięciu zmysłów. No ale to już trzeba praktykować. Także jeżeli ktoś z was ciśnie mocno, to przećwiczy i będą kontuzje. A to nie jest cel jogi. Miłego dnia. Om Namah Shivaya.